Dzień dobry, super gołąb gości dzisiaj w Golskiej Hucie. Koło Lubienia Kujawskiego jesteśmy u Piotra Wojciechowskiego, firma Piomar Natura. Spotykamy się tutaj, ponieważ kolega Piotr wypuścił kolejne produkty na rynek. Jak wiadomo, dotychczas z firmy Piomar na rynku najbardziej popularne produkty to jest Propolis, srebro koloidalne, Ornimix naturalny i HEPA. Ten produkt HEPA Probok troszeczkę się zmienił w skład, to za chwilę kolega Piotr o tym powie. Chcieliśmy właśnie krótko zaprezentować te produkty, powiedzieć o ich składach, zastosowaniu, tak żeby każdy hodowca mógł rozważać ich stosowanie. Ja od siebie prywatnie mogę powiedzieć, że po ostatniej wizycie otrzymałem w prezencie te produkty. Muszę powiedzieć, że no podawałem gołębiom jak najbardziej fajne produkty. Widać to, że no są one wydajne, bo tutaj podstawą tych produktów Piotra jest to, że stężenie tych substancji aktywnych jest naprawdę duże. To nie są jakieś mikro ilości, tylko naprawdę fajnie skondensowane produkty. No Propolis to jest sztandar, jeśli chodzi o produkty, chyba każdy zna, no to tutaj nie trzeba zachwalać. W ten HEPA Probok to faktycznie to stosowaliśmy, to jest taki preparat na regenerację głównie wątroby, tak, odporność. Naprawdę muszę powiedzieć, że fajnie gołąbki się spierzyły. Może ja za dużo nie będę przeciągał, po prostu oddam głos Piotrowi. Powiedz trochę słów o tych produktach. Witam serdecznie kolegów i koleżanki hodowców. Tak jak tu kolega Staszczak wspomniał, wprowadziliśmy 4 takie nowe preparaty. Oczywiście są to też preparaty naturalne. Wyciągi ziołowe i tak dalej. Preparaty te są na rynku od niedawna, ale wcześniej były oczywiście sprawdzone, testowane. Tak samo i laboratoryjnie, i pod nadzorem weterynaryjnym przebadywane, robione wszystko tak, jak to powinno być. I no, okazały się skutecznymi. To są takie preparaty, którymi można i robić kurację, i można też te preparaty stosować zapobiegawczo. Profilaktycznie, że typowo zdrowe mamy stado i żeby nie zachorowały, to podajmy. I pierwszym preparatem, jaki tu bym chciał przedstawić, jest to preparat o nazwie Trykoksan Naturalny. Preparat oczywiście, tak jak w nazwie już jest to zawarte, trikoksan. Jest to na trichomonadozę, żółty guzek, ektomitozę. Preparat ten oczywiście jest naturalny, tak jak wcześniej powiedziałem. I skład tego preparatu są to wyciąg z jeżówki purpurowej, jeżówki białej, cynamon cejloński, lebiotka pospolita, dziurawiec zwyczajny, glistnik, jaskółcze ziele, drzewko herbaciane, sosna, wyciąg z sosny zwyczajnej, rzęsze, czosnek pospolity. Także skład jest taki dość fajny. Tu jest chyba około 10 czy 10 tych ziół. I tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, preparatem tym można przeprowadzać kurację, można podawać zapobiegawczo. Jeżeli chodzi o kurację, kurację przeprowadzamy 7-dniowe. Można i dłużej, bo to są preparaty naturalne. A zapobiegawczo najlepsze takie, moim zdaniem, działanie ogólnie wszystkich takich preparatów czy naturalnych, to jest jak podajemy, powiedzmy, 3 dni pod rząd. I tam co jakiś czas, 3 dni, jeden preparat, później tam 3 dni następny preparat, żeby to są preparaty, które no, nie kolidują organizm gołębi. Nie reaguje jakoś tak jak na produkty chemiczne, że można przedawkować. I co chciałem powiedzieć, można to tak systematycznie sobie po te 3 dni te preparaty podawać, stosować i tak jak mówię, jest to fajnie. A zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, bo tutaj właśnie powiedziałeś o tym zastosowaniu, myślę, że można to jeszcze rozwinąć, czyli tak jakbyś ty profilaktycznie, czyli zapobiegawczo, jakbyś ty to polecał, nie wiem, na przykład ten trikoksan podać przez 3 dni, tą zalecaną dawkę, tak. Później, nie wiem, zrobić jakąś przerwę. Tak, tak. Tak jak mówię. Tygodniową przerwę i znowu. Tak jak mówię, no te preparaty
preparaty to są takie o dużym stężeniu, bo tu jest dawka jest 1 ml na 2 litry wody. Butelka ma 60 ml, wystarcza na 120 litrów wody. Minimalnie droższy od tamtych poprzednich preparatów, ale co chciałem powiedzieć, tak jak mówisz, można to zrobić tak, że na przykład jeden tydzień podajemy przez 3 dni trikoksan, następny tydzień podajemy następny preparat, w międzyczasie w tygodniu po na przykład 3-dniowym tym podawaniu tego trikoksanu podajemy na przykład tam później, żeby oczyścić wątrobę nerki, preparat HEPA Probo, żeby tam nie zostały żadne toksyny. Propolis w międzyczasie, później można po tym i to tak jakby stosować to tak co 2 tygodnie, żeby wracać, żeby no wiadomo, jak gołębie nie są lotowane, jest ten okres taki, że nie mają kontaktu z innymi gołębiami, jest to mniej są narażone na przynoszenie różnych bakterii do gołębnika. Ale w sezonie już jak wywozimy, zaczynają się loty, no tam jest to sezon, znaczy okres taki, że te gołębie szybciej po prostu coś tam mogą złapać w kabinie i w ogóle w trakcie powrotu, no bo gdzieś tam gołąb usiądzie, odpocznie, kontakt z różnymi innymi gołębiami, środowiskiem i tak dalej. Także co 2 tygodnie, żeby jednak wracać do tych preparatów i to nie jeden dzień, bo jeden dzień no to jest trochę za mało. Jednak te 3 dni, żeby podać, żeby to po prostu te zapobieganie było skuteczne. No, no tak, tak. Wiadomo, no, na przykład jak nam coś jest, no po jednym dniu nikomu nic nie przychodzi, ale te 3 dni już jest taki okres, już. Gdzie jest jakiś już widoczny. Już efekt, tak. Jest widoczny efekt. Jeżeli by była potrzeba, nie wiem, łączyć te produkty, bo może... Można łączyć je jak najbardziej i to jest nie ma tu żadnych przeszkód, bo tak jak mówię, są preparaty naturalne, nie ma żadnych tam chemicznych dodatków, są to wyciągi skondensowane, syrop, to znaczy to jest takie zawiesina, można bardziej powiedzieć, w takiej formie syropu, dość gęste, nie? Także, że... No, czyli podejrzewam, to jest zawsze przed użyciem wstrząsnąć trzeba, tak, żeby no to się wszystko... każdy jeden naturalny preparat jednak coś tam opada wschodzi na dół, na dno opakowania i wskazane jest, żeby jednak to zrobić i tego. Także mówię, pierwszym preparatem tutaj jak wspomniałem jest ten trikoksan, trikomonadoza, żółty guzek, hektomitoza, zapalenie wola. Drugi preparat jaki mamy jest to preparat o nazwie koksan. Wiadomo, gołębie często mają problemy z koksydiozą. Jest to typowy preparat na zapobieganie bakterii koksydii i preparat też, tak jak poprzedni, jest to też ten wyciąg ziołowy. Skład tu też jest około 10 ziół, wyciągów różnych, także i tu jest wyciąg czosnku pospolitego, wyciąg z cynamonu celiońskiego, z lebiotki pospolitej, w tym jest tylon i karwoklon, wyciąg z dziurawca, wyciąg z jeżówki purpurowej, jaskółcze ziele, jeżówka biała, rzęszeń i glistnik z glistnika. Preparat, tak jak poprzedni, też podajemy zapobiegawczo przez 3 dni, profilaktycznie 3 dni. Jeżeli my chcemy przeprowadzić jakąś kurację, widzimy, że jest jakiś problem z tym kałem, jakieś jest podejrzenie koksydii, jak najbardziej, tak samo 7, nawet do 10 dni. Preparat jest o takim samym stężeniu, jak i preparat poprzedni. Jest to dawka 1 ml na 2 litry wody. I co mogę powiedzieć, tak samo jak i poprzedni, przebadany, sprawdzony, zwalcza koksydiozę, sprawdzony w hodowlach. To nie to, że jest to tylko oparte na słowie, bo to też no tak, tutaj było. Co ja mogę powiedzieć, nawet czytelnicy poradnika, hodowcy, no mamy ten dział Siła Natury, gdzie piszemy o ziołach i ich działaniu. No tutaj kolega Piotr wymienia te zioła, no to chyba faktycznie już w półtora rocznej historii tego cyklu, chyba każdy z tych ziół
opisaliśmy, tak. No to też nie jest przypadek, że to zioło tutaj jest. One mają te działania, więc faktycznie jak najbardziej to musi działać. Na pewno zapobiegawczo jest super, jeżeli są nieduże inwazje rzęsistka czy właśnie ocysk, koksydy, jak najbardziej też uważam, że pomoże. Wiadomo, są pewne granice, kiedy naturalny środek już nie pomoże, ale to są inne historie. To już w takich przypadkach nie pomaga, gdzie na przykład naprawdę te gołębie już mocno zainfekowane, dłuższy czas już mają to w sobie. Tutaj nie możemy tego... Nie ma gwarancji, że to pomoże. Ale w większości przypadków i to, po co są te produkty, to jak najbardziej one będą spełniać swoją rolę. Oczywiście. To jest najważniejsze w tym. I tak jak tu właśnie mówisz, Staszek, to preparaty ziołowe, naturalne, macie tu fajnie opisane u siebie w swoim biletynie. I można poczytać naprawdę o składach, o działaniu, znaczy ogólnie o działaniu tych preparatów, tych składników, na co one działają. To się potwierdza, no bo dziś mamy też dostęp do internetu i naprawdę wpisując każdy jeden składnik, można przeczytać faktycznie, czy on na to działa, czy pomaga, jakie ma zastosowanie. Dokładnie. Także tutaj jest to fajne, bo mówię, jest to dzisiaj naprawdę szeroki dostęp do przeczytania, czy faktycznie to na to działa. I to tam. Kolejny produkt, to tam masz fungi. Kolejny produkt jest to fung naturalny. Preparat, tak samo wyciąg z ziół, preparat typowo na grzyba. Zwalcza grzyba. I tak jak preparaty poprzednie, można to podawać zapobiegawczo też przez 3 dni w formie kuracji przez 7 do 10 dni. Preparat wiadomo potrzebny w hodowli, bo niestety grzyb jest bardzo uciążliwy i nieraz hodowcy zastanawiają się, dlaczego fajnie gołębie latały, czy fajnie się zachowywały, czy były młode w gniazdach, witalne, wszystko w pewnym momencie coś zaczyna się dziać. Wiadomo, stosując jakiekolwiek preparaty chemiczne, a nie ma co ukrywać, chyba każdy z nas jakąś tam chemię albo stosował, albo stosuje, to doprowadzamy też do tego, że organizm zostaje zagrzybiony, nie? I co? I wtedy zaczyna się problem, że ta odporność przy grzybie jest naprawdę bardzo słaba i tak dalej. Preparat ten, tak jak i poprzednie, też ma wyciągi z ziół. Listnik, jaskółcze ziele, drzewko herbaciane, sosna zwyczajna, tylon. I tutaj jest jeszcze jodek potasu, który jakby można powiedzieć też mocno działa na grzyba, nie? Zwalcza takie podstawowe szczepy grzyba, kandidę i aspirglusa. Są to najczęściej spotykane w hodowlach u gołębi szczepy grzyba, nie? Radzi sobie z tym, tak jak powiedziałem, fajnie. Jest to też taki gęsty preparat, nie jest to rozcieńczony. I też go stosujemy 1 ml na 2 litry wody. Zapobiegawczo, leczniczo, tak jak tu wcześniej, znaczy skropnić można kurację i tu zapobiegawczo. I tak samo, wskazane jest też stosować go tam powiedzmy co 2 tygodnie, te 3 dni, czy jak widzimy, że coś jest nie tak. Ewentualnie podejrzewam też, że fajnie by było, jeżeli faktycznie już robimy jakąś kurację antybiotyką, bo trzeba zrobić, albo chemią, to wydaje mi się, że warto by było to połączyć właśnie, że jak ten organizm przez chwilę jest jałowy, żeby się nie pojawiły, wtedy faktycznie razem... Można to przy kuracjach razem sobie podać. Fajna sprawa. Naprawdę było to też sprawdzane w hodowlach w rzeczywistości, jak to się mówi, i to też fajnie na tego grzyba działa. Także myślę, że preparat przyniesie jakieś sukcesy, bo z grzybem jest bardzo duży problem. No tak. Coraz częściej ludzie właśnie
pytają o coś na grzyba. Kiedyś nie było to tak zwracane uwagę, no bo grzyb... To jest taki niewidzialny wróg, a jest naprawdę bardzo niebezpieczny i robi duże spustoszenie, także myślę, że sprawdzi się i w hodowlach tych, kto będzie chciał ten preparat zastosować. Także przejdźmy może teraz do kolejnego preparatu. Preparat się nazywa Stop Biegunka. Nazwa preparatu i tak jak mówię, jest to preparat taki w problemach biegunki. Najczęściej jest to spowodowane salmonellozą E. coli, bakterią, nie? Radzi sobie doskonale. W preparacie są również tutaj dodane elektrolity i preparat ten zapobiega powstawaniu, rozwijaniu się salmonellozy, E. coli, bakterii. No to taki też jest wróg, jakby można powiedzieć, w hodowlach i później w trakcie sezonu lotowego, w przygłębiach lotowych i tak samo jest tego. Skład tego preparatu to jest sorbital, wyciąg z lebiodki pospolitej, kwas tynionowy, tylan, chlorek sodu, chlorek magnezu, popiół surowy. Nie? Tu jest taki skład bardziej, żeby wiążący kał, żeby te gołębie nie doprowadzać do odwadniania się i tak dalej. W takich przypadłościach sprawdzane, gdzie gołębie faktycznie miały taki niestabilny kał. No teraz jesień, wiadomo, jeszcze tym bardziej te warunki atmosferyczne, duża wilgotność, takie zgniłe powietrze sprzyja ku temu, żeby te bakterie się jednak rozwijały, nie? I ten kał taki niestabilny. Fajnie wiąże kał, działa fajnie i tak samo profilaktycznie 3 dni. Też tam co 2 tygodnie można go stosować na przemian z tymi preparatami innymi. Jest to, mi się wydaje, właściwe takie zastosowanie, no bo jednak te trzy dni, jeden dzień to tak jak wcześniej powiedziałem, no trochę jest za mało. 3 dni jednak to trzeba by zrobić taką, jak to się mówi, kurację podać to Nie wiem, czy mówiłem, że też 1 ml na 2 litry wody, tak jak poprzednie. Butelka też 60 litrów. Wysoka wydajność. Tak. Ogólnie te preparaty wszystkie mamy takie butelki, znaczy takie stężenia, że butelki są na 120 litrów wody. Można stosować również na karmę. I co chciałem powiedzieć? Wydajne cenowo, tak jak powiedziałem, minimalnie droższe od poprzednich, także takie na kieszeń, jak to się mówi, powiedzmy, hodowcy, każdego hodowcy, no bo nie ma się co oszukiwać. Robimy to w mniejszych opakowaniach, bo mi się wydaje, że 120 litrów wody, czy 100, nawet na karmę, no jest to dość duże, nie? A nie robimy dużych opakowań, no bo wiadomo, duże opakowanie, po co ma leżeć, tracić jakieś tam właściwości i tak dalej. Otwieramy spokojnie na jedną kurację. Takie... No i też warto podkreślić, że duże nie ma dużych pojemności, więc długo to nie stoi, a to warto podkreślić też, to jest szklane opakowania. Tak. To nie jest plastik, to jest szkło, to apteczne, tak? Tak, to są butelki typowo apteczne. Wszystkie opakowania mamy w szkle z tego względu, że tak jak mówię, no, inspekcja weterynaryjna nie godzi się na pewne preparaty, żeby były w opakowaniach plastikowych. Jednak szkło tu jest bez zarzutu, ciemne szkło i nic się z tym nie dzieje. Także że tutaj jest to jak najbardziej właściwe przechowywanie, przetrzymywanie. No, wiadomo, w aptekach praktycznie 99% wszystko jest w szkle. No, jest opakowanie właściwe, ciemne opakowanie i tak dalej. Chcę tu wspomnieć jeszcze o preparacie, który już jest od jakiegoś czasu w naszej ofercie. Ten HEPA Probo. Zmieniliśmy troszeczkę skład tego preparatu. To znaczy trochę wzbogacony został. Dodane zostały witamina A, witamina C, cholina i
aminokwasy betionina i L-karnityna. Po prostu dodaliśmy to po to, żeby nie dosyć, że jak on po tych kuracjach, czy antybiotykowych, czy kuracjach nawet preparatami naturalnymi, trzeba taki preparat jednak stosować i on ma w sobie jeszcze żywe kultury bakterii. Regeneruje super nerki, wątrobę, oczyszcza z toksyn, zapobiega tutaj, żeby to po tych kuracjach wszystko było jak w najlepszym porządku. I no wiadomo, witamina A, witamina C podnoszą odporność, nie? I to tak samo te aminokwasy betonina i L-karnityna wspomagają, żeby ta regeneracja była w miarę szybka, żeby po prostu no, ten gołąb dochodził szybko do siebie. I tak jak tu wspomniałeś, no preparat u was też tam w waszej firmie sprawdzony. Fajnie się to sprawdza, dużo ludzi to sobie zamawia. Troszeczkę butelkę zwiększyliśmy, bo było przedtem w 50 ml, teraz daliśmy 60 ml, żeby były już wszystkie te preparaty równe, żeby nie trzeba było tam go tego. I też tam minimalnie cena się zmieniła, ale to naprawdę minimalnie, ale też jest tamten był na 100 litrów, 50, ten jest na 120 litrów, także tam minimalnie się tam cena zmieniła, także że to naprawdę nie będzie odczuwalne. No preparat, tak jak już tam wcześniej mówiłem, ładnie doprowadza gołębie po wszystkich kuracjach, tak jak to powinno być. Także powiedz, jeśli chodzi o zamówienia tych produktów, to telefonicznie, tak? Tak, można telefonicznie jak najbardziej. Preparaty wszystkie wysyłamy przesyłkami Pocztą Polską, także tutaj jak najbardziej można tam każdą ilość sobie zamówić. Zachęcam cały czas do współpracy sklepy, hurtownie, chociaż już sporo mamy sklepów i hurtowni, które biorą od nas te preparaty. Ale no mówię, cały czas zachęcamy, bo naprawdę sprawdziły się rewelacyjnie. Naprawdę to nie to, że mówię po to, żeby chwalić, bo żeby sprzedać, tylko mówię tak, jak dzwonią hodowcy i wypowiadają się, no to praktycznie nie miałem jeszcze przypadku, żeby ktoś zadzwonił, był z tych preparatów niezadowolony. No preparaty działają super, no tu akurat to są nowe preparaty. Te cztery już. No ale też już były sprawdzane. To nie te jest tak, są sprawdzane, się, tak. Ale no tutaj mam mniej informacji, bo mniej ludzi zakupiło. Ale te preparaty, kto zakupił, to fajnie. Fajne mają działanie u gołębi pocztowych, u gołębi rasowych. Ostatnio też tak miałem tam parę zamówień do gołębi rasowych. Naprawdę tam hodowcy mówią, że te gołębie mają bardzo delikatną odporność i tak dalej. Fajnie się to posprawdzało. Te gołębie no, doprowadzili tam jakieś, jak były problemy zdrowotne, doprowadzili do prawidłowych tam stanu. I tak no tak jak wspomniałeś tutaj, też jeszcze wróćmy na chwilkę do tych preparatów, które są w ofercie. No propolis wiadomo, no nie wiem, czy to jest preparat, który chyba jeden z takich taki preparat, który no naprawdę sprawdza się w wielu przypadłościach, zapobiega to rewelacyjnie. Tu jeszcze wspomnę, że tu mamy ten pyłek kwiatowy dodany, no pyłek to taka bomba witaminowa i aminokwasów, no 37 aminokwasów pyłek kwiatowy zawiera, także jest to naprawdę skuteczne, nie? Skutecznie, fajnie działa. Jeszcze tu wspomnę o tym Ornimixie. Ornimix, preparat, no, głównym składnikiem jest chrzan, drogi oddechowe, odflegmia, oskrzela, odflegmia, czyści górne, dolne drogi oddechowe i tak jak mówiłem, chrzan zwalcza gronkowce. Rewelacja. Mam takie informacje od hodowców, bo jednak to jest najlepsze źródło informacyjne. No tak. Jak mi mówią hodowcy, jak stosują, jak to działa, jak tego. I takie mam informacje, że łącząc dwa te preparaty razem, no to mówią, że w większości, że no jeszcze nie mieli tak zdrowych, tak witalnych gołębi,
jak właśnie po połączeniu tych dwóch preparatów, nie? Takim trochę nowszym preparatem, chociaż też już od pewnego czasu srebro koloidalne. No wiadomo, preparat też jest stosowany w farmaceutyce, tylko w farmaceutyce ma stężenie 5 ppm, a ten ma 15, 3 razy większe. Jeden chyba z preparatów, który zwalcza wirus. Wirusy nie zwalcza nic. Żaden antybiotyk, żadne inne tam rzeczy. No srebro koloidalne wirusy to zwalcza rewelacyjne, nie? To jest taki preparat, który no, radzi sobie fajnie z wirusami, ale nie tylko. On tam ma około 650 bakterii, zwalcza i tak dalej. Można sobie poczytać, tak jak mówiliśmy wcześniej, o tym preparacie w internecie, zastosowanie i tak dalej. Także, że no też fajna rzecz. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie można go też stosować również w lotach gołębi i tak dalej. No, przecież raczej, jako jakiś środek dezynfekcyjny. Tak, raczej będzie się to sprawdzało fajnie. Żeby typowo no. zwalczać już. Ja pozwolę sobie wrócić, bo ten propolis Ornimix to było na bazie alkoholu. To są wyciągi na bazie alkoholu. A jeśli chodzi o te produkty? To jest tak, bo tu głównym składnikiem, znaczy to są składniki, tak jak mówię, propolis, pyłek kwiatowy tam jest dodany, ale propolisu kitu przyszłego nie rozpuści niczym, jak tylko alkohol etylowy. Także tu jest 70% zawartość alkoholu. Niektórzy mówią, że bardzo dobrze smakuje im, nie wiedzą jak gołębią, takie komentarze też, ale tak jak mówię, tu jest też zawartość alkoholu 40%, no tu są zioła, pokrzywa, chrzan i korzeń pietruchy, który ma też zastosowanie na robaki, nie? Także, że tego. W tych preparatach nie ma alkoholu, to nie są preparaty na alkoholu. To są takie wyciągi ziołowe, ale nie ma tu zawartości alkoholu. Rozumiem. Tak samo w HEPA Probo też tego alkoholu ma. W tych preparatach dwóch tak. Tu srebro, no to wiadomo, że srebro to jest na wodzie demineralizowanej. Cząsteczki srebra to tylko musi być ładunek, żeby się to rozpuściło w srebrze, a tutaj są to preparaty, które nie są na alkoholu. Aczkolwiek, no mówię, tak jak powiedziałem, przy tym stężeniu ziół, jakim tu jest zastosowane, to myślę, że to też będzie takie fajnie działające, fajnie pomagające w hodowlach, także no polecam, bo no dzisiaj dużo ludzi przychodzi na naturę, codziennie mam bardzo dużo telefonów i tak dalej, jak rozmawiam z ludźmi, no to naprawdę ludzie już odchodzą od tych antybiotyków, odchodzą i szukają preparatów ziołowych. No na rynku wiadomo, jest sporo firm, które mają te preparaty ziołowe, ale tak jak mi tu mówią, informują, bo postanowiłem spróbować wasze preparaty, jesteście pod nadzorem weterynaryjnym, ktoś to kontroluje i tak jak przed jeszcze nagraniem tu, na zaczęciem nagrywania tego filmiku pokazywałem ci, jakie są procedury weterynaryjne, listy kontrolne, no to widziałeś ile jest podpunktów, żeby żeby to można. No ale tak, ale to ma swój cel. To jest, no jest to, swój cel to, oczywiście. To chroni też właśnie klienta, to daje wiarygodność tym produktów. Tak, to jest, tak, to jest to, że tam nie można wlać byle czego i sprzedać, bo to jest naprawdę. Nie da się po prostu pod A wymogi unijne, jakie są obecnie wprowadzone, no to naprawdę są wymogami bardzo wysokimi i tutaj no nie idzie zrobić czegoś inaczej. Tutaj, co mogę powiedzieć osobiście, jako poradnik hodowcy, jako supergom, mi się to podoba. Podoba nam się, my lubimy wspierać firmy, działalności, które działają legalnie, gdzie wszystko jest właśnie pod nadzorem, jest sprawdzone. Takie rzeczy trzeba promować, bo nawet tacy producenci po prostu mają trudniej, chociażby od takich, którzy wszystkiego tego unikają, mają trudniej.
żeby wypuścić coś fajnego na rynek, dlatego trzeba to wspierać, trzeba to pokazywać, dlatego tak bardzo chętnie też do Piotra przyjeżdżam. Jedną rzecz chciałem, żeby nam nie umknęło. Mówiliśmy o zamówieniach telefonicznie, zapraszamy na stronę piomarnatura.pl, tam jest, tak, tam będzie ten filmik, tam będzie więcej informacji jeszcze o tych produktach, pełne składy, etykiety będą zaprezentowane. Mówię, można dzwonić telefonicznie i też jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, ogólnopolska wystawa w Kielcach. Tak, na ogólnopolskiej wystawie będą te preparaty dostępne, chociaż nie będę ja osobiście, będzie mój kolega Krystian Chyła, to jest hodowca gołębi tutaj. Znaczy tak, hodowca gołębi, ale on też ma sklep swój, pasja gołębi, czy... Nie, albo dla hodowców? Coś to, kurczę, to... zapomniałem, przepraszam, ale umknęło mi. W każdym bądź razie tak, stoisko numer D77, on tam będzie przy firmie Greenplay, nie? I tego, i tam u niego te preparaty będą dostępne. Co jeszcze chcę dodać? Prowadzamy też takie, będziemy jeszcze wprowadzać nowe preparaty. Preparaty już takie bardziej na sezon lotowy. Będą też wprowadzone drożdże, będą wprowadzone elektrolit, będzie taka multiwitamina, witaminy, aminokwasy, będzie preparat taki, który już praktycznie tu próbkę koledze Staszkowi pokazywałem. To jest taki preparat, który tam będzie zawierał białko, drożdże, żywe kultury bakterii, lecytynę. No i oregano, to przede wszystkim oregano. Oregano. Oregano, będziemy mieli oregano i to też będzie w samej ofercie to oregano. Oregano, które no naprawdę jest na tych kwasach organicznych tak intensywne, to mocne. To jest wyciąg dokładnie z oregano w postaci proszkowej oczywiście. To nie będą zioła oregano takie jak są dostępne, tylko to będzie wyciąg. Jest tak intensywny, tak jak ci tu pokazywałem, że normalnie aż tak w nosie kręci i to będzie tak wydajne, że tam jest łyżeczka od herbaty płaska na kilogram kalu. To też tam będzie takie opakowanie. Na razie nie pokazujemy tego, no bo nie mamy jeszcze opakowań. Nie mamy, jesteśmy w trakcie, już tu mamy to zrobione wszystko do tego, tylko czekamy. W produkcji można powiedzieć. Tak, w trakcie produkcji. W trakcie końcowej produkcji preparat już jest, ale jeszcze nie mamy etykiet opakowań po nowym roku. Myślę, że do wystawy może nie wszystkie te preparaty, ale jeszcze część preparatów nam uda się żeby dodać, żeby tam te preparaty były dostępne na wystawie ogólnopolskiej. A myślę, że też do sezonu lotowego no to już będzie pełna gama tych preparatów, tych dostępnych. Opracuję taki nowy, znaczy jestem w trakcie opracowany, bo tak, program lotowy mamy, nie? Program lotowy mamy, na tym programie naszym no sporo ludzi w Polsce poleciało i naprawdę zadowoleni. Prosty program, normalny program, nie jest to, że 10 preparatów dziennie, tylko jest to rozsądnie. Ja na tym programie lotowało już tu w tym roku też wielu hodowców i nie tylko w tym roku. Fajnie się to sprawdziło i teraz taki jestem w trakcie opracowywania preparatu, znaczy nie preparatu, tylko programu hodowlanego. Znaczy do rozpłodu. I tam będą też te preparaty nowe, te preparaty, które już mamy ujęte. Taki typowy, jak to się mówi, program rozpłodowy w hodowli. Później do gołębi młodych po odsadzeniu, żeby to było jasno opisane. Każdy, żeby wiedział, jak to stosować, kiedy stosować, co i tak dalej. Tak tylko wspomnę, że jeszcze odnośnie tego preparatu, tego nowego, to tam będzie chyba na 6 czy 7 składnikach taki
preparat to będzie dobry i w rozpłodzie bardzo dobry i przy powrocie gołębi z lotu, bo tam, tak jak wspomniałem, białko, żywe kultury bakterii, lecytyna, to oregano, drożdże, zioła lecznicze i tak dalej. Było to testowane, to tak dodam, że kilku kolegów to próbowało, no to mówili, że kał gołębi tak stabilny, że można z procy strzelać. To tak na marginesie, jak faktycznie, jak faktycznie jest to, jak ogólnie preparaty ziołowe, tylko dobre preparaty ziołowe, naturalne, w połączeniu tam ze składnikami odbudowującymi, regenerującymi, jaki to przynosi efekt. Takie porównanie. Mówili, że no naprawdę i w ogóle widać po gołębiach, że taki błysk w gołębiach, upierzenie, pióro fajne, wszystko tego. Także no myślę, że będą hodowcy chyba raczej zadowoleni, no bo tak. Myślę, że może tam się spotkamy jakoś koniec stycznia, początek lutego. Pokażemy te nowe preparaty, nagramy coś nowego, dodamy na stronę. Myślę, że jak najbardziej, tak. Też myślę, że mogę powiedzieć też na łamach czasopisma Poradni Hodowcy będziemy umieszczać szerokie informacje na temat tych produktów, bo mówię i też to, co cały czas Piotr podkreśla. My nie będziemy się opierać na obiecankach, że ten produkt działa, bo my tak mówimy, czy tam Piotr tak mówi, tylko no skład, te właściwości tych pojedynczych składników, to one odzwierciedlają działanie, to one powodują, że takie ma zastosowanie ten produkt, więc tutaj raczej nie ma co się obawiać. Myślę, że będą zadowoleni hodowcy. I tu jeszcze tak wspomnę, że naprawdę wielu czołowych hodowców w Polsce stosowało dotychczasowe, to my też mamy duże zainteresowanie jako bezpośrednio, bo i tak jak mówię, w Polsce bardzo dużo, ale i za granicą Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia, Szwecja, Norwegia, Ukraina i tak jak tam wcześniej wspomniałem, cały czas mamy kontakt z tymi hodowcami z Nowego Jorku. Tam w Ameryce również też te preparaty mają zastosowanie. Także znaczy zainteresowanie też się fajnie to tam sprawdziło. Także no myślę, że takie godne polecenia. Zapraszam do współpracy, zapraszam do oglądania filmików na naszej stronie piomarnatura.pl. Również będziemy mieli taki baner reklamowy tu w gazetce Poradnik Hodowcy u kolegi Staszka. To będzie tam się ukazywało systematycznie. Tak, cyklicznie i będziemy szerzej pisać właśnie o tych właściwościach, o preparatów tak dalej, żeby jak najbardziej to pokazać, jak jest po prostu. Także, że no co tu jeszcze można dodać? No tak jak powiedziałem, no sprawdziło się to fajnie i w wielu różnych takich czołowych hodowlach i nie tylko w czołowych, bo i w hodowlach, które zaczynają też zainteresowanie było fajne, jest fajne, skuteczność dobra, preparatów, działanie jak najbardziej, także no. Tylko pozostaje dzwonić, numer telefonu się wyświetla na dole filmu, więc ja zapraszam do kontaktu z Piotrem. Myślę, że na dzisiaj chyba wystarczy tutaj o tych produktach. No tak, nie będziemy tu za dużo. Do następnego razu, tak jak mówię, no dziękuję wszystkim hodowcom, którzy nam tu zaufali, którzy systematycznie zamawiają te preparaty. Myślę, że przyszły sezon lotowy będzie jeszcze lepszy jak obecny. Każdemu tego życzę, no bo wiadomo, jest to najważniejsze, żeby były i wyniki lotowe, i sukcesy w hodowli i tak dalej. Także no ode mnie tutaj co mogę życzyć, to zbliżają się święta, wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. No i co w przyszłym roku? Samych sukcesów. Ja również jako gazeta korzystając dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego z okazji świąt, nowego roku, dużo zdrowia przede wszystkim, a ja powiem o satysfakcji. Ja życzę satysfakcji z lotowania,
Wiadomo, mistrz może być tylko jeden, a musimy pamiętać, że po to hodujemy gołębie, żeby czerpać z tego satysfakcję. Dążmy do tego, żeby gołębie właśnie były zdrowe, żeby można było na nie patrzeć, żeby one dawały radość, żeby wracały z lotu, a niech wygra najlepszy. Dokładnie. Tego życzymy wszystkim. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia w następnych reportażach.